Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w nowym 2022 roku. Dzisiaj zapraszam na Book Haul. A na ten Book Haul składają się w dużej mierze książki, które dostałam w grudniu najpierw na swoje urodziny, a później na święta, także do tych książek przyjdziemy na samym końcu, ale zacznę jeszcze od tego, co do mnie dotarło gdzieś tam w listopadzie czy pod koniec października, bo z tego co pamiętam, to ostatni Book Haul na kanale pojawił się jakoś w październiku, dlatego od tamtej pory przybyło do mnie jeszcze kilka książek, więc zanim przejdziemy do tych prezentów i do tych typowo świątecznych książek, to jeszcze wróćmy na chwilkę te kilka miesięcy wstecz. Zacznę może od książek, które dostałam od wydawnictw. Takich książek było trzy, więc nie za dużo, ale ja w tym roku, w 2021 roku w ogóle bardzo mało współprac podejmowałam, bo jakoś tak nie miałam ochoty, szczerze mówiąc, na współpracę, a też no, próbowałam się na nowo wbić w ten YouTube'owy świat po moim powrocie do Polski. Ale już wracając do tematu, to pierwszą z książek jest książka Top 2, Nie każdy wróci, książka Beaty Sabały-Zielińskiej. Jest to książka, o której ja już pisałam na moim Instagramie, także na pewno znajdziecie tam kilka słów na jej temat, ale też mówiłam o niej w podsumowaniu listopada, bo właśnie w listopadzie tę książkę czytałam. Bardzo mi się podobała, naprawdę jest to świetna książka, rewelacyjny reportaż, bardzo taki rzetelny, bardzo dokładny, ale też tutaj, tak jak mówię, no nie chcę się rozwodzić, ponieważ ja o tej książce już mówiłam, więc odsyłam Was do podsumowania listopada, być może gdzieś tutaj nad moją głową pojawi się odnośnik, a jeżeli nie macie czasu oglądać całego filmu, to zachęcam do zajrzenia na Instagram, tam właśnie więcej o tej książce. Tutaj tylko w skrócie powiem, że naprawdę świetna rzecz, bardzo dobry reportaż i właściwie taka obowiązkowa lektura dla każdej osoby, która wybiera się w góry. Kolejne dwie książki to już wydawnictwo WAB i pierwsza z tych książek to książka Też tak mam, Magdaleny Kostyszyn, czyli Chujowej Pani Domu. Magdalena Kostyszyn to jest jednocześnie kobieta, która prowadzi social media, wiecie, Instagrama i bloga itd., itd. I ja właśnie stąd ją znam, bardziej pod tym jej prywatnym kontem niż właśnie z bloga Chujowa Pani Domu, którego jakieś szczególnie nie śledzę. Natomiast właśnie na tym swoim prywatnym koncie ona często robi jakieś takie polecenia książkowe, książek, które czyta, często poleca właśnie jakieś książki i ja naprawdę sporo świetnych książek już dzięki niej znalazłam. Także bardzo polecam śledzenie jej profilu. No a w tym roku wydała również swoją własną książkę. Nie jest to chyba jej debiut, ponieważ z tego co wiem właśnie a propos bloga Chujowa Pani Domu wyszło już coś innego, natomiast to jest jej taka książka pisana tylko pod jej nazwiskiem. Ona w ogóle skończyła w tym roku Polską Szkołę Reportażu. Także ten warsztat rzeczywiście sobie gdzieś tam doszlifowała, ale tak jak już mówiłam przy okazji chyba właśnie mojej opinii na temat tej książki też w podsumowaniu listopada, ja wiedziałam, że to będzie książka dobra językowo, ponieważ znam jej styl pisania, czytałam jej bloga, czytam jej wpisy na Instagramie i po prostu wiem, że ona pisze dobrze i że ten styl pisania mi odpowiada. Sama książka również uważam jest bardzo dobra. To jest taki zbiór wywiadów, zbiór rozmów z kobietami. Ona jest podzielona na trzy części. Na część, która nazywa się macierzyństwo, część, która dotyczy pracy oraz część dotycząca kobiecości w ogóle. I tego, jak postrzegane są kobiety w społeczeństwie. Ale to jest taka książka dosyć przygnębiająca. To znaczy, to nie jest, wiecie, to nie jest jakaś pozytywna książka, to nie są pozytywne historie. Raczej wręcz przeciwnie, one wszystkie są dosyć przygnębiające. Ale uważam, że jest to bardzo ważna rzecz i nawet jeżeli może nie jest jakaś bardzo odkrywcza już na ten moment, to jednak dalej uważam, że takie publikacje powinny powstawać, powinno ich powstawać jak najwięcej, żeby trafiały do jak najszerszego grona odbiorców. Bardzo dobra rzecz, 4 gwiazdki na 5, także polecam, ale znowu poszerszą opinię odsyłam właśnie do podsumowania listopada, czy też na mojego Instagrama, tak jak w przypadku książki Topr, bo o tej książce również pisałam na Instagramie. I kolejna książka to również wydawnictwo WAB i Pachnidło Patryka Saskinda. To jest książka, która została wydana już dosyć dawno temu, bo chyba jakoś w ogóle w latach 80. Nie wiem, kiedy było polskie wydanie tej książki, natomiast wydaje mi się, że jest to już pozycja tak dobrze znana, tak szeroko też komentowana gdzieś tam w popkulturze, bo na podstawie tej książki również powstał film, że każdy gdzieś tam mniej więcej się o tę historię otarł. Ja tę książkę również czytałam, podobnie jak oglądałam film, ale było to no bardzo, bardzo dawno temu, myślę, że tak z 15 lat temu, więc szczerze mówiąc, poza taką główną osią fabuły niewiele z tej książki pamiętam, a właśnie w tym roku wydawnictwo WAB wznowiło tę książkę no, w przepięknej szacie graficznej. Zobaczcie tylko, jak ta okładka wygląda, ten fiolet tutaj, ten srebrny, świecący tytuł tutaj. No, wygląda naprawdę cudownie i właśnie w ramach tego wznowienia myślę, żeby sobie tę historię odświeżyć, żeby gdzieś tam ją mieć na świeżo, bo tak jak mówię, no już niewiele z niej pamiętam. No i jest ku temu świetna okazja, bo naprawdę to wydanie prezentuje się przepięknie. Następnie mam trzy książki, które gdzieś tam właśnie jeszcze w listopadzie kupiłam sobie na Vinted, używane. I pierwszą z tych książek jest książka Światło między oceanami. To jest książka, którą ja chciałam przeczytać od bardzo dawna. To jest historia pary, chyba młodego małżeństwa, które mieszka gdzieś tam w latarni morskiej, bo z tego co wiem, to mężczyzna jest latarnikiem. I oni bardzo chcą mieć dziecko, ale tego dziecka mieć nie mogą, aż pewnego dnia gdzieś tam u wybrzeża na plaży znajdują porzucone niemowlę w koszyku i postanawiają się nim zaopiekować. Tak mi się wydaje, że to jest ta książka. Znaczy, że o tym jest ta książka. I z tego co słyszałam, to jest to taki wyciskacz łez, że naprawdę można się na tej książce wzruszyć. Jak wiecie, ja takie książki bardzo lubię i dlatego na tę książkę czaiłam się naprawdę od bardzo dawna, od wielu lat, od momentu, kiedy ona została właściwie wydana. No i ostatnio jakoś tak mi gdzieś mignęła na Vinted, po prostu mi się gdzieś tam pojawiła i stwierdziłam, że chyba za 10 zł, więc stwierdziłam, że sobie kupię, bo miałam jakieś tam pieniądze w portfelu tym wirtualnym, będzie niewypłacone, więc stwierdziłam, ok, biorę, także ta książka jest u mnie. Mam tutaj jeszcze książkę, o której pod koniec roku zrobiło się głośno za sprawą wydania drugiego tomu, drugiej części tej historii, a jest to książka Pax.
Ja na tę książkę również czaiłam się już od jakiegoś czasu, znaczy też w zasadzie od jej premiery, nie wiem w którym to było roku, wydaje mi się, że to było gdzieś, nie wiem, 2 lata temu. Ta książka została wydana oryginalnie w 2016 roku. Ja naprawdę myślałam, że to było gdzieś, nie wiem, 2019 max, że to było gdzieś 2 lata temu, a okazuje się, że to było 6 lat temu już niemalże, także no trochę jestem tutaj zaskoczona. Natomiast do tej książki przyciąga mnie to, że jest to historia przyjaźni człowieka z lisem, także takie bardzo klimaty w stylu Małego Księcia, ale ja również uwielbiam właśnie no, motyw zwierząt, motyw przyjaźni ze zwierzętami, gdzie te zwierzęta odgrywają bardzo ważną rolę. Także wydaje mi się, że to będzie książka dla mnie, mimo tego, że jest to książka dla dzieci albo dla takiej szkolnej młodzieży. No nie jest to zdecydowanie coś dla dorosłych, natomiast mam wrażenie, że to będzie taka uniwersalna historia, po prostu piękna, w której będzie mógł rozkochać się absolutnie każdy czytelnik, niezależnie od wieku. I na to właśnie liczę. A było o tej książce głośno, nie wiem, czy ukończyłam tę myśl na początku, ponieważ pod koniec tego roku, czy pod koniec już w zasadzie zeszłego roku, czyli 2021, wyszedł drugi tom tej książki. Także być może też po niego sięgnę, ale najpierw chciałabym przeczytać Paxa i to również ma być taka szalenie wzruszająca powieść do popłakania. I ostatnia książka z Vinted to również książka autorki, o której pod koniec ubiegłego roku było głośno ze względu na kolejną jej książkę i o której ja też już mówiłam i ona jest w planach na 2022 rok. Ale tutaj również mam jej pierwszą książkę, czyli 10 tysięcy drzwi. To też jest książka, która jakoś pod koniec 2020 albo na samym początku 2021 roku zbierała no, bardzo pozytywne opinie. Bardzo wiele osób takich, z którymi ja opiniami się zgadzam, z którymi często gdzieś tam moja opinia się pokrywa. Bardzo dużo osób zachwalało tą książkę i też język pisania, że właśnie ta autorka bardzo ładnie pisze. No i byłam tą książką naprawdę bardzo zainteresowana. No i ostatnio właśnie wyszła ta nowa książka tej autorki, czyli Dawne i przyszłe wiedźmy. I tamta historia interesuje mnie chyba jeszcze bardziej, dlatego myślę, że tamta jednak będzie w kolejce, o której Wam jeszcze tutaj powiem, bo to też jest książka, która znajdzie się w tym bookhaulu. Myślę, że ona jednak interesuje mnie bardziej gdzieś tam fabularnie, więc myślę, że ona będzie pierwsza, ale ta też gdzieś tam w planach jest. I w ogóle kupując tę książkę, okazało się, że kupiłam ją od dziewczyny, która obserwuje mnie na Instagramie, także bardzo serdecznie ją pozdrawiam, jeżeli to ogląda. To było takie naprawdę niespodziewane i miłe zaskoczenie. No dobra, i myślę, że możemy już przejść do grudniowych książek, a jest ich sporo. Myślę, że zacznę tutaj od 6 grudnia, czyli od mojego prezentu mikołajkowego. Jest to książka Miłość na święta, Christine Lauren. To jest taka typowa świąteczna historia, wiecie, taka bardzo lekka, bardzo słodka, pozytywna, taka po prostu, wiecie, otulająca. Nic specjalnego, to znaczy może nic jakiegoś takiego wyjątkowego, ale naprawdę świetnie się przy niej bawiłam. Oczywiście jest to książka typowo na święta i raczej poza świętami i w żadnym innym okresie w roku ona by mi się jakoś specjalnie nie podobała, natomiast na święta była idealna i no naprawdę bardzo Wam ją polecam, bo jest ciepła, przyjemna, zabawna momentami, te dialogi też są fajne i jest dobrze napisana, bo ja już tych autorek czytałam książkę Podróż nieślubna, także znałam ich pióro i wiedziałam też mniej więcej czego oczekiwać i rzeczywiście się nie zawiodłam, także no w tym roku może już za późno, ale na przyszły, jeżeli lubicie takie świąteczne książki, to zapiszcie sobie ten tytuł, bo naprawdę uważam, że jest to bardzo przyjemna rzecz i warto po nią sięgnąć właśnie w tym okresie okołoświątecznym. Książka, którą dorzuciłam sobie do zakupów, ponieważ kupowałam książki na prezent i no wiecie, ja nigdy nie lubię tak zamawiać książek tylko na prezent, tylko zawsze coś tam sobie dorzucam jako prezent dla samej siebie i tym razem dorzuciłam książkę Moja lista gości. To jest również nowość, ona wyszła stosunkowo niedawno, jakoś pod koniec ubiegłego już roku w wydawnictwie Czwarta Strona i też bardzo dużo się o niej mówiło, ona pojawiała się na wielu kanałach, na wielu Instagramach, wiele osób o niej mówiło i też wszyscy bardzo pozytywnie. No i przyznam szczerze, że ta fabuła mnie zaintrygowała, wydaje mi się, że to może być coś dla mnie, że to może być coś ciekawego, bo jest to powieść obyczajowa, ale z jakimś głębszym przesłaniem, dobrze napisana, taka ma być przynajmniej, tak mi się obiło o uszy, także mam nadzieję, że mi się spodoba. Planuję tą książkę przeczytać jakoś w niedługim czasie, także na pewno jak mi się to uda zrobić, to dam Wam znać. I ostatnia książka, którą kupiłam sama, a reszta to już tylko prezenty. Jest to książka Feminizm Martyny Kaczmarek. To jest książka influencerki. Ja raczej nie kupuję i nie czytam książek influencerek z wyłączeniem Magdaleny Kostyszyn, ponieważ tam wiedziałam, czego się spodziewać. Natomiast Martyna Kaczmarek to jest dziewczyna, która bardzo edukuje na Instagramie właśnie w kwestii feminizmu. Mówi o tym, że feminizm jest dla wszystkich, że feminizm nie wyklucza. I naprawdę dużo się od niej nauczyłam na przestrzeni ubiegłego roku, bo właściwie zaczęłam ją, myślę, obserwować jakoś w połowie 2021 roku i naprawdę sporo informacji dzięki niej gdzieś tam wyciągnęłam, sporo się dowiedziałam. Dlatego jestem bardzo ciekawa tej książki. Myślę, że pod względem właśnie takim edukacyjnym ta książka będzie bardzo dobra. Natomiast to, co mnie martwi, to być może język. Nie wiem, ale wiecie, ja zawsze mam obawę co do języka. Język w powieści jest dla mnie bardzo ważny i to właściwie jest chyba dla mnie taki najważniejszy element książki, ważniejszy niż fabuła, niż jakaś akcja, niż bohaterowie właśnie jest dla mnie język pisania. Dlatego tego się tutaj troszkę obawiam, ponieważ autorka nie jest profesjonalną pisarką, a tę książkę też wydała w swoim własnym wydawnictwie, także nie wiem jak tutaj z redakcją, ale zobaczymy. Jestem raczej pozytywnie nastawiona, bo też pierwsze opinie, które o tej książce słyszałam, są naprawdę bardzo pozytywne. I tutaj też chciałam zwrócić uwagę na wydanie tej książki, bo jest naprawdę przepiękne. Ta okładka lustrzana tutaj, z tego co właśnie Martyna Kaczmarek mówiła na swoim Instagramie, ma pozwolić nam jakby się przejrzeć w tej książce, ma pozwolić nam zobaczyć, że ta książka jest tak naprawdę o każdym i o każdej z nas. Także naprawdę super pomysł, ale też ta książka w środku jest przepięknie wydana. Tu jest mnóstwo grafik, jest dużo takich wstawek z jakimś
tekstem, wiecie, po jednej stronie, z tekstem książki po drugiej, ale są też jakieś wykresy z tego, co tak przeglądałam wstępnie. Jest też oczywiście wstążeczka, są też kody QR, także naprawdę bardzo fajna książka, bardzo fajnie się zapowiada. Postaram się tutaj może zrobić jakieś przebitki, żeby Wam pokazać to wydanie, bo naprawdę jest przepiękne. Jest to jedna chyba z najładniej wydanych książek, jakie w ogóle w życiu widziałam. No dobrze, to teraz czas na prezenty, prezenty urodzinowe. Mam tutaj dwie książki z tego wydania ekskluzywnego wydawnictwa Świat Książki. Mam je jeszcze w foliach, więc prawdopodobnie światło tutaj będzie się straszliwie odbijać. I są to dwie książki Jane Austen, czyli Mansfield Park i Opactwo Northanger. Jeszcze mi będzie brakowało Perswazji i Emmy, jeżeli chodzi o Jane Austen. Ja co prawda jakąś wielką fanką Jane Austen nigdy nie byłam, natomiast jest to chyba pierwsze wydawnictwo, które w całości wydało twórczość tej pisarki, bo z tego co pamiętam, chociaż nie, była jeszcze ta seria, ale to też był Świat Książki, ta seria Angielski Ogród, natomiast tamte wydania od bardzo, bardzo dawna było niedostępne. No i tak, i chciałabym po prostu uzbierać całą kolekcję, bo wydaje mi się, że jednak jest to taka pisarka, którą warto mieć na półce. A kto wie, być może kiedyś się zakocham w jej powieściach, być może kiedyś przyjdzie ten czas. One przychodzą zafoliowane. Ja co prawda nie jestem fanką właśnie tych folii, bo dla mnie to jest po prostu marnowanie plastiku, produkowanie zupełnie niepotrzebnego plastiku. Natomiast no, z tego, co słyszałam, te układki są materiałowe i z tego, co słyszałam, to one się dosyć wycierają i dosyć łatwo niszczą, więc no, dla wielu czytelników to jest ważne, żeby te książki jednak przychodziły w stanie nienaruszonym. Ja bym wolała, żeby książka nawet przyszła może odrobinę zniszczona, ale jednak bez tej nadprodukcji plastiku. No ale co zrobić? Ja tą folię może za chwilkę zdejmę i zrobię też przebitki, bo mam wrażenie, że to się będzie bardzo, bardzo odbijało w aparacie i po prostu nie będzie nic widać, tylko jeden wielki błysk. Także spróbuję po prostu to odfoliować i zrobić jakieś przebitki, żebyście mieli ładniejszy widok. Za mną w tle co jakiś czas może być słychać petardy i fajerwerki, ponieważ kiedy ja nagrywam ten film, to jest 31 grudnia, czyli Sylwester. Jest już godzina około 18, także ludzie już zaczynają szaleć naprawdę, tak więc mam tutaj troszkę utrudnienia w nagrywaniu. Kolejna książka, którą dostałam w prezencie, to książka Jacka Hołuba, Ze mnie jesteś nikim. Jest to najnowszy reportaż tego autora, który miał swoją premierę jakoś końcem września. Ja tę książkę już czytałam i oceniłam ją bardzo wysoko. To zdecydowanie jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w tym roku, jeden z najlepszych reportaży. Książka bardzo mocna, bardzo przygnębiająca znowu, bardzo emocjonalna, ale też bardzo ważna i bardzo potrzebna. Też o niej już więcej mówiłam na moim kanale właśnie przy okazji, no wydaje mi się, że to było podsumowanie września albo października, czyli wtedy, kiedy tę książkę czytałam, ale chciałam tę książkę mieć na swojej półce, ponieważ czytałam ją na Legimi, właśnie z tego względu, że tak bardzo mi się podobała. No i właśnie dlatego dostałam ją w prezencie. Kolejna książka to Diana, jej historia, Andrew Mortona. To jest ta sama książka, która została wydana gdzieś końcem lat 90., tylko pod tytułem Diana, moja historia. Natomiast tutaj tytuł został zmieniony, aby wskazać na to, że jest to bardziej historia Diany, a nie właśnie autora. To jest książka, którą ja bardzo chcę przeczytać. Ona teraz została wznowiona ze względu na film Spencer, ponieważ ona od dawna nie była dostępna w tym starym wydaniu i chodziła po jakichś naprawdę wysokich cenach na Allegro. No ale w związku z tym, że wyszedł film, to książka również została wznowiona. To jest książka, która powstała na podstawie jakby nagrań i zapisków w samej księżnej Diany, także to jest taka książka, którą można uznać za najbliżej autobiografii księżnej, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić. Z tego, co słyszałam, to ona jest bardzo chaotyczna i bardzo tak napisana, no niefajnie, że bardzo ciężko się to czyta, bardzo trudno się to czyta, ale z drugiej strony sobie myślę, że w sumie nic w tym dziwnego, skoro są to przemyślenia, zapiski samej księżnej Diany, która w tamtych latach naprawdę już miała duże problemy ze zdrowiem, duże problemy gdzieś tam właśnie z jakimś takim poczuciem bycia prześladowaną, także zupełnie mnie nie dziwi, że ta książka jest chaotyczna, niemniej jednak jestem jej bardzo ciekawa i też będę ją czytać jakoś początkiem tego roku, mam nadzieję. Prezent pod choinkę od moich rodziców to książka Łuk Triumfalny, Remarka. Ja kiedyś bardzo tego autora chciałam przeczytać, ale inną książkę, Na zachodzie bez zmian, o ile dobrze pamiętam tytuł. Natomiast jakoś nigdy się na to nie złożyło. No a w tym roku trzeba przyznać, że Łuk Triumfalny pojawiał się naprawdę w wielu, wielu miejscach. Wiele osób po prostu zachwycało się tym tytułem i mam wrażenie, że ta książka odżyła w świadomości czytelników, dlatego właśnie stwierdziłam, że od rodziców chciałabym dostać właśnie tę książkę. Nie wiem, kiedy ją będę czytać, ale bardzo jestem ciekawa. I mam nadzieję, że zakocham się w niej tak samo jak wszyscy inni. I to znowu jest książka, która jest wydana naprawdę przepięknie. Tak jak mówię, postaram się zrobić tutaj gdzieś po prostu przebitki, bo wydania tych książek są obłędne i warto byłoby je pokazać tak z bliska. Zostały mi już tylko dwie książki. Jedna z nich to książka, o której już tutaj wspomniałam, a są to Dawne i przyszłe wiedźmy, Alix i Harrow. Książka o czarownicach Salem, o której już mówiłam w moim poprzednim filmie, czyli w TBR-ze na 2022 rok. Tak jak wspomniałam w tamtym filmie, jestem tej książki naprawdę szalenie, szalenie ciekawa i mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce gdzieś właśnie w pierwszej połowie 2022 roku, a nawet w pierwszych miesiącach, powiedziałabym, roku, bo bardzo chciałabym po prostu ją przeczytać, zobaczyć w ogóle też, jakie pióro ma ta pisarka, czy rzeczywiście pokrywa się z tym, co wszyscy mówią, czy rzeczywiście też dołączę do grona po prostu fanów jej stylu pisania. No ale nie ukrywam, że tutaj też fabularnie ta książka przyciąga mnie naprawdę bardzo, bardzo, ponieważ gdzieś tam właśnie czerpię z tych wydarzeń historycznych w Salem, ale też mówi o feminizmie, o nierówności płci, rozprawia się gdzieś z tym wszystkim, tak więc wydaje mi się to wszystko naprawdę bardzo ciekawe i nie mogę się doczekać czytania tej książki. Podobnie jak ostatniej książki, którą chciałabym Wam tutaj pokazać, a jest to książka
13 opowieść, czyli książka, mam wrażenie, fenomen 2021 roku. Książka, o której nie słyszałam absolutnie żadnego złego zdania. Wszyscy zachwycają się tą książką. Ona naprawdę pojawia się w bardzo wielu topkach najlepszych książek 2021 roku. Bardzo wiele osób ją zachwala, bardzo wiele osób ją poleca. No i cóż tutaj mogę dodać? Jeżeli nie pokocham tej książki tak jak wszyscy, to naprawdę będzie mi bardzo smutno, bo pokładam w tej książce ogromne nadzieje i mam wobec niej naprawdę spore oczekiwania. Trochę się boję, że przez to, jak buduję sobie obraz tej książki w swojej głowie, że te oczekiwania oczywiście nie zostaną spełnione, no ale z tego, co o tej książce słyszę, to wydaje mi się to niemożliwe i mam naprawdę nadzieję, że to będzie książka, która trafi też do mojej topki, tylko że już 2022 roku. I to tyle. To już były wszystkie książki, które chciałam Wam w tym book haulu pokazać. Nie uda mi się ich wszystkich podnieść, ponieważ jest ich dosyć sporo i one są dosyć ciężkie, także nie będę nawet próbować, ponieważ wiem, jak to by się skończyło. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i co o tych książkach myślicie, albo czy chcielibyście, żebym ja którąś z tych książek przeczytała być może szybciej i gdzieś tam podzieliła się swoją opinią, może jesteście ciekawi. Dajcie koniecznie znać, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!